mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Gdy coś mnie boli, od razu sięgam po tabletkę. To bardzo złe przyzwyczajenie. Lek przeciwbólowy dołączony do butelki często mocnego alkoholu. Lekarz, widząc taki obrazek, załamuje ręce. Jakie to może wywołać konsekwencje, czy też jaki skrót myślowy? Butelka i tabletka. To jest po prostu coś niezwykłego, ponieważ, proszę Państwa, no, lek przeciwbólowy razem z butelką alkoholu, jeśli to jest z grupy salicylanów albo niesterydowych przeciwzapalnych, no nie wiem, o jakim leku mówimy, chyba że to jest jakiś lek na kaca, prawda, jakiś magnez albo coś, ale lek przeciwbólowy razem z alkoholem na pewno pacjentowi nie służy. Długotrwale przyjmowany lek na ból głowy, na przeziębienie może paradoksalnie tak naprawdę bardziej nam zaszkodzić niż pomóc? Tak, długo przyjmowany lek przeciwbólowy oznacza, że występuje problem bez rozpoznania. A po to uczymy się medycyny, po to zdobywamy doświadczenie my lekarze, żeby przewidzieć skutki i problemy związane ze stosowaniem złych leków, z niestosowaniem leków, bądź też ze stosowaniem leków wyłącznie objawowym. Jeżeli objawowo stosujemy jakiś lek, na przykład na przeziębienie, dłużej niż 2-3 dni, to sądzę, że nie jest to prawidłowe postępowanie. Leki, które będą przechowywane na witrynie kiosku ruchu, w sklepie spożywczym, na stacji benzynowej, grozi to tym, że one są przechowywane właśnie w sposób niewłaściwy, chociażby te różnice temperatur w witrynie mogą powodować, że coś się z tą substancją niedobrego będzie dziać? Myślę, że jest to możliwe, dlatego, bo obserwowałem różne reakcje po chipsach trzymanych, bądź też różnego rodzaju spożywczych produktach trzymanych w kioskach, bądź też w sklepach, które nie miały klimatyzacji. Większość stacji benzynowych na przykład, gdzie są dostępne produkty spożywcze albo leki, posiada klimatyzację, ale kiosk ruchu, bądź też mały jakiś sklep, bez zapewnienia właściwej temperatury i te środki lecznicze, które leżą na wystawie bezpośrednio na słońcu, podlegają dużym wahaniom temperatury, byłbym bardzo sceptyczny, czy ich okres ważności jest taki, jak podano na pudełku. Niewielki ból głowy, kaszel, katar i pierwszy odruch rodzica w tym przypadku to jest wizyta, nawet właśnie, niekoniecznie w aptece, kupowanie tych leków bez recepty, czy to przeciwbólowych, czy przeciwprzeziębieniowych. Dziecko, które obserwuje takiego rodzica, gdzieś koduje sobie w głowie taki sam skrót myślowy, też zamiast do lekarza będzie na własną rękę próbować się leczyć. Myślę, że może pójść to w tym kierunku. To są znowu nawyki, których uczymy się od dziecka w domu, czyli jeżeli widzimy, że w określonej sytuacji, w określony sposób zachowuje się rodzic, to znaczy, że to zachowanie jest właściwe i będę je pewnie powielać, czasem nawet nie zastanawiając się nad tym, czy jest to dla mnie dobre, czy niedobre. Bywa faktycznie tak, że jak rodzic przysłowiowo mówiąc faszeruje się różnego rodzaju lekami, to nawet nie dając dziecku leków przeciwbólowych, udaje, że mu je daje. Czyli mówi na przykład, dam Ci teraz tabletkę i daję placebo w postaci, nie wiem, witaminy C czy jakiegoś cukierka i mówi, to Ci pomoże. I jakby to już też uczy to dziecko, że trzeba coś połknąć, zażyć, żeby mu pomogło. To jest też trochę tak, że jesteśmy podatni na pewne zabiegi marketingowe, reklamy, które oglądamy, to, że te tabletki są w sklepie w określonych miejscach, na poziomie wzroku, często przy samej kasie, powoduje, że kupujemy odruchem, a nie potrzebą tak naprawdę? Też może tak być, w zależności od tego, czym się kierujemy. Czasami właśnie zwykłe odruchy kierują naszymi zakupami i właśnie bierzemy do koszyka to, co mamy pod ręką. Natomiast dobrze jest myśleć nad tym, co robimy i nawet nie chodzi tu tylko i wyłącznie o leki, ale przede wszystkim o nie. mzpitu.tv